Dobry wieczór, oto wiadomości dziennika. Moda Polska przedstawiła najnowszą kolekcję odzieży na jesień, zimę 84 i wiosnę przyszłego roku. Obecna moda daje szansę jak zwykle tym najbardziej odważnym, a więc tym, którzy lubią ogromne płaszcze, szerokie kurtki, długość nad kostkę. Ale nie zapominaj o tych, którzy kochają wygodę, czyli kamizele i szerokie spódnice. Oto najważniejsze sygnały nowej mody. Płaszcze obszerne z dużymi klapami, proste. Suknie proste z szerokimi ramionami, szmizjerki z białymi kołnierzykami. Modne są suknie bardzo kobiece. Żakiety przypominające duże męskie marynarki. Spódnice modne plisowane, ale również proste lub poszerzone klinami. Spodnie nadal szerokie, obszerne górą. Najmodniejsze zestawy kolorów to czerń, biel, szarość beż, szafir czerń, czerń, czerwień. Tkaniny flanela wełniana, tweed, flausz. Dodatki. Torebki małe, szerokie paski, grube pończochy. Moda męska jest również zróżnicowana. Ubiory obszerne, szerokie spodnie, duże marynarki, dużo kieszeni. Jak widzimy, kolekcja mody polskiej na jesień i zimę 84 roku oraz wiosnę 85 roku jest kolorowa, żywa, urozmaicona, ale najważniejsze to odpowiedni dobór dodatków i sposób noszenia. Jest to kolekcja wiodąca mody polskiej, która, jak sądzimy, może być inspiracją dla wszystkich. Informacje sportowe i prognoza pogody. Na kilkudziesięciu piłkarskich stadionach rozgrywane są dzisiaj rewanżowe spotkania europejskich pucharów. Jako pierwsza z polskich drużyn wystąpiła szczecińska Pogoń. Trudno jest wygrywać spotkania, gdy nie strzela się rzutów karnych. Takim lapidarnym komentarzem można opatrzyć spotkanie Pogoń Szczecin FC Keln. Po pierwszej bezbramkowej połowie w drugiej części meczu Pogoń ruszyła do zdecydowanych ataków. W 52 minucie za faul na Leśniaku sędzia podyktował rzut karny, którego nie wykorzystał Adam Kęsy. W kilka minut później goście zdobyli bramkę po ładnej akcji Lidbarskiego, oto ona, zakończonej celnym strzałem Bajma. Pogoń miała jeszcze jedną olbrzymią szansę na wyrównanie. Po zagraniu ręką na polu karnym przez obrońcę FC Köln. Za chwilę ta sytuacja. Lecz tym razem Marek Leśniak nie potrafił pokonać z odległości 11 metrów Schumachera. Tak więc w Szczecinie Pogoń przegrała ze FC Köln 0-1 i odpadła z dalszych rozgrywek. W całej Polsce padały dziś deszcze, jedynie na Dolnym Śląsku było słonecznie. W tym dzienniku to już wszystko. Do zobaczenia. Do jutra.